W poprzednich czterech odcinkach opowiedzieliśmy sobie o współczesnych podstawach kosmologii, a zwłaszcza obserwacjach, które skłoniły nas do przyjęcia za fakt to, że Wszechświat nie tylko się rozszerza, ale rozszerza się coraz szybciej. Dzisiaj opowiemy sobie trochę więcej o konsekwencjach tych odkryć, a więc o tym, co się działo na wcześniejszych etapach, kiedy Wszechświat był dużo młodszy, ale jak zobaczymy też dużo mniejszy i dużo gorętszy. Przypomnijmy sobie, że zmierzyliśmy tempo ekspansji Wszechświata, czyli byliśmy w stanie wykreślić taki wykres, gdzie na jednej osi mieliśmy czas, a na drugiej osi mieliśmy rozmiary Wszechświata. Oczywiście zauważyliśmy, że tutaj zadziało się coś takiego, w tym momencie inicjatywę przejęła ciemna energia. Tutaj jest gdzieś chwila obecna, no to jak będziemy patrzeć w przeszłość i zobaczymy, że rozmiary Wszechświata musiały być coraz mniejsze. No oczywiście nieubłaganie kierując się tą logiką dojdziemy do momentu, kiedy Wszechświat będzie coraz mniejszy, odległości średnie między galaktykami będą coraz mniejsze, aż w końcu wszystkie galaktyki zaczną się niejako stykać ze sobą. Zauważmy również, że jeżeli we Wszechświecie materia nie ginie, ani nie powstaje z niczego, czyli mamy zasadę zachowania energii, z której wynika zasada zachowania masy, no to ta sama masa Wszechświata, która jest obecnie niejako rozleczona w bardzo dużych jego rozmiarach, jest coraz bardziej upakowana, więc gęstość to nic innego jak masa przez objętość. Więc jeżeli masa całego obserwowanego Wszechświata jest stała, no bo nie może ta masa jakby zniknąć, ani się wziąć znikąd, a jego objętość spada, tak, no to wtedy jego gęstość musi rosnąć. A im gęstszy Wszechświat, im gęściej upakowana materia, tym również większa temperatura. O tym uczą nas prawa termodynamiki. Czyli z tego jest bardzo jeden prosty wniosek. Młody Wszechświat był znacznie bardziej gęstszy niż obecny i znacznie bardziej cieplejszy, a więc gorętszy. W końcu cofniemy się do pewnego punktu w czasie, w którym wydaje nam się, że rozmiary Wszechświata spadają do zera, czyli objętość jest równa zero. Ten umowny punkt chcieliśmy nazywać wielkim wybuchem. Przy czym warto zauważyć, że wielki wybuch to tylko punkt umowny, ponieważ w nim zajmują się prawa fizyki, ponieważ jeżeli objętość Wszechświata jest zerowa, wtedy jego gęstość musi być nieskończona, a wtedy energia, krzywizna, energia grawitacyjna też są nieskończone i załamują nam się prawa fizyki. Więc fizyka o wielkim wybuchu nic nie mówi, tutaj jest wielki wybuch, ale może już mówić nam o chwilach następujących po wielkim wybuchu, zaraz potem. W miarę więc, jak cofamy się w czasie, Wszechświat staje się gęstszy i gorętszy. Mam takie prawidłowość, że temperatura Wszechświata skaluje się, jak temperatura w chwili obecnej zmierzona, średnia temperatura Wszechświata, 1 plus przesunięcie ku czerwieni, bo to przesunięcie ku czerwieni mówi nam również, o ile zmieniła się energia fotonów. Energia fotonów jest związana z długością fali, co doskonale wiemy. Światło krótkiej długości fali ma dużo większą energię niż światło długiej długości fali. I podobnie jest ze światłem wypełniającym cały Wszechświat. Obecnie z pomiarów takiego światła wiemy, że ta temperatura obecna Wszechświata wynosi mniej więcej 2,77 Kelwina. A to oznacza, że kiedy Wszechświat był na przykład 100 razy mniejszy, no to ta temperatura była 100 razy większa, czyli wynosiła prawie 270 kelwinów. Średnia temperatura światła pełniającego Wszechświat była równa prawie 0 stopni Celsjusza, czyli kiedy Wszechświat był 100 razy młodszy, jeżeli by istniały tam wówczas planety, mogłaby się na nich utrzymywać woda w stanie ciekłym, bez konieczności ogrzewania tych planet dodatkowo przez gwiazdy. W każdym razie, patrząc na to, co się dzieje z gęstością i temperaturą Wszechświata, możemy sobie wyróżnić takie bardzo trzy z grubsza główne fazy jego ewolucji. Obecnie, to jest najdłuższa faza, zobaczmy, ona trwa już ponad 13 miliardów lat. To jest faza, gdzie Wszechświat jest zimny, coraz zimniejszy, coraz rzadszy, rozszerza się, ale faza, w której efektywnie mogą powstawać galaktyki, dlatego że grawitacja może działać na skupiska gazu. Ale jak się cofniemy wcześniej, okaże się, że mniej więcej 300 tysięcy lat po tym wielkim wybuchu, który był tutaj, miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, które nazywamy ostatnim rozproszeniem. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że to światło, które zostało wtedy wyemitowane, czy też ostatni raz się rozproszyło, obserwujemy do dzisiaj, to jest najstarsze światło we Wszechświecie. Ale jeszcze wcześniej było jeszcze goręcej i prawie pierwsze kilka minut po wielkim wybuchu było tak gorąco, że mogło zacząć powstawać jądra atomowe. Tutaj widzimy hel, czy też proton, czyli jądro wodoru. Mówimy o tej epoce
epoka pierwotnej nukleosyntezy i jest to bardzo ważna epoka we wszechświecie, o której trochę wiem. Opowiedzmy sobie troszkę więcej o tej pierwotnej nukleosyntezie. Tuż po wielkim wybuchu wszechświat jest niesamowicie gęsty, niesamowicie gorący, ale rozszerza się coraz bardzo szybko i z każdą mikrosekundą, nanosekundą tej ekspansji wszechświata jest coraz więcej, jego gęstość spada i jego temperatura również spada. W pewnym momencie, kilka minut po tym wielkim wybuchu, po początku całego czasu, temperatura spada na tyle, że z tego morza olbrzymiej energii mogą się wyłaniać cząstki elementarne, takie jak neutrony, protony, no i oczywiście elektrony. Oczywiście jest całe morze innych cząstek elementarnych, które występują. Wcześniej jeszcze jest taka epoka, której tutaj nie wspominamy, bo oprócz cząstek materii, to jest materia, mamy cząstki antymaterii. A więc to jest antyneutron, to jest antyproton, czyli proton z innym ładunkiem, i pozyton, czyli cząstka przyjmująca elektron, tylko że z dodatnim ładunkiem elektrycznym. No i oczywiście wszystkie inne antycząstki. Materia i antymateria powstały razem, wyłoniły się z morza, po wielkim wybuchu z morza energii, ale oczywiście cała materia i cała dostępna antymateria razem ze sobą anihilowały, bo materia, kiedy spotyka antymaterię, anihiluje, powstaje ogromna liczba światła promieniowania. Na szczęście, na skutek fundamentalnych praw przyrody, istniała niewielka nadwyżka materii nad antymaterią, i to właśnie z tej całej, tej niewielkiej nadwyżki materii nad antymaterią, a propos, ta nadwyżka mniej więcej wynosi 1 do 10 miliardów, to jest 1 do 10 z 10 zerami, czyli 10 miliardów cząstek materii i antymaterii przypadała dodatkowo jedna cząstka materii. I to właśnie z tej niewielkiej nadwyżki my pochodzimy, wszyscy, cały świat jest zbudowany, cała materia pochodzi z tej niewielkiej nadwyżki. A wróćmy do tej pierwotnej nukleosyntezy. Więc oczywiście wszechświat się rozszerza, stygnie, antymaterii już nie ma, przez nadwyżki materii mogą powstawać stabilne nukleony. I oczywiście zaczyna się w tym momencie, warunki sprzyjają do nukleosyntezy, czyli procesy, w którym możemy syntezować z lekkich składników, takich jak neutrony, protony, coraz cięższe jądra. Mamy oczywiście takie neutrony i protony, które co jakiś czas mogą się ze sobą zderzyć i wówczas wyprodukować na przykład jądro deuteru, czyli to jest jądro izotopu wodoru, który ma jeszcze w jądrze neutron. Czasami oczywiście też, czyli to jest zapisane jako deuter. Czasami też takie reakcje będą prowadzić do powstawania cięższych pierwiastków, potem może być dwa deutery mogą się zdarzyć ze sobą, dwa jądra deuteru mogą zdarzać się ze sobą i po konsekwencji powstanie jądro helu. Przypominamy, hel ma dwa neutrony i dwa protony w jądrze, to jest hel 4, a hel 3, który akurat powstaje z tej reakcji, ma tylko jeden neutron i dwa protony w jądrze. Jeśli cały jest szereg skomplikowanych tych reakcji jądrowych, może powstać deuter, który szedł do ilości trytu, to z kolei kolejny izotop wodoru, który zawiera dwa neutrony, tak bardzo ciężki wodór, dwa neutrony, jeden proton w jądrze. Powstają też takie pierwiastki jak lit i beryl. Zatrzymują tą reakcję, ponieważ wszystkie izotopy cięższe litu i berylu, które mogłyby doprowadzić do powstania jeszcze cięższych pierwiastków, są bardzo niestabilne i w warunkach tej pierwotnej nukleosyntezy, która przebiega na początku wszechświata, nie mogą prowadzić do dalszych reakcji, czyli tu się ucina nam ten łańcuch reakcji nukleosyntezy. No i przez pierwsze kilkanaście minut we wszechświecie wszystkie dostępne neutrony zostają uwięzione w jądrach helu 4 i helu 3. Niewielkie śladowe ilości pozostają też uwięzione w jądrach deuteru. Powstają też niewielkie, bardzo, bardzo śladowe ilości litu i berylu. Więcej pierwiastków nie powstaje. Czyli na początku, po 20 mniej więcej minutach we wszechświecie ustawia się taka równowaga. Mamy mniej więcej 2 trzecie masy zawarte w wodorze. 2 trzecie masy to jest wodór. A pozostała część masy, mniej więcej 1 trzecia, jest w helu i śladowe ilości pozostałych pierwiastka, takich jak deuter, lit i beryl. Zatem pierwotna nukleosynteza, która miała miejsce, powiedzmy, do mniej więcej 20 minut po wielkim wybuchu, ustaliła różne proporcje pierwiastków, czyli mniej więcej na ile jąder wodoru przypada jąder deuteru, jąder helu 3, helu 4, litu i berylu. I to są bardzo specyficzne stosunki.
One bardzo mocno zależą od tego, ile mniej więcej we wszechświecie przypada fotonów, czyli cząstek światła na jeden nukleon. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że mniej więcej ta liczba wynosi 1 do 10 miliardów. I okazuje się, że te przewidywania, te pomiary dają nam bardzo ścisłe ograniczenia na to, jakie powinny być względne stosunki obfitości takich pierwiastków lekkich. I najnowsze pomiary wskazują ściśle właśnie, że wszystko nam się zgadza. Co więcej, dzięki temu, tym pomiarom pierwotnej obfitości pierwiastków udało się ustalić, że w obecnym wszechświecie, na chwilę obecną, całkowity wkład tej materii, która istnieje, wszystkich pierwiastków, które znamy, mówimy materii barionowej kosmologii, to zaledwie około 4% całej gęstości energii wszechświata. Cała reszta, czyli łącznie 96%, przypada albo na ciemną materię, albo na ciemną energię. Czyli rzeczywiście jesteśmy bardzo, bardzo specjalnym, zbudowani z bardzo specjalnego i rzadkiego rodzaju materii, która nie występuje zbyt obficie we wszechświecie.